Autorką tego modowego eksperymentu jest Małgorzata Goliszewska, studentka multimediów na Szczecińskiej Akademii Sztuki. Może chodzi źle ubrana i teraz właśnie odwrócimy kamerę i pokażemy ubiór człowieka. Proszę, kobieta na wydaniu, 25-letnia, bez mała, 1,80 m, modelka, siatkarka, koszykarka. Nic z tych rzeczy, mili państwo. Mylicie się. Reżyserka zrobiła film, w którym poprosiła o ocenę swojego stylu matkę, babcię, przyjaciół i tatę. Rozchrostane to jest wszystko, nie wiadomo jakie to ubranie. Roznegliżowane to jest rozebrana, a nie ubrana. Potem ubrała się zgodnie z ich życzeniem i wyobrażeniem o idealnym stroju. Według mnie ślicznie wyglądasz. Babcie. Jak mam iść jutro do szkoły? Tak. Każdego dnia rejestrowała, jak na nowy styl reagują osoby z jej otoczenia. Nie, no tragedia, Gosiu. Byłaś jak babcia, jak sierota. Ładnie wyglądasz te spodnie. Bardzo cię wyszczuplają. Byłaś jak pani z dziekanatu. Film pokazuje także specyficzne relacje rodzinne oraz skrawki codziennego życia reżyserki. Wyglądasz jak szmaciara i ciążysz do szmaciarzy. Kręcisz filmy o szmaciarzach i się tym szczycisz, no. Wideo Ubierz Mnie obejrzało na YouTube ponad 45 tysięcy internautów. 18 stycznia film nominowano do OFO-owego odkrycia roku 2011. Jak nasze stroje widzi nasze otoczenie? Mama, babcia, przyjaciele, znajomi, obcy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Co ty na sobie masz? Jak ty wyglądasz? Zmień to! Proszę cię już, oszczędź mnie. O tym porozmawiamy z Małgosią Goliszewską, studentką Szczecińskiej Akademii Sztuk. Już wspomnieliśmy w materiale, że twój film nominowano do OFO-owego odkrycia roku. Gratulacje. Aktorka Roma Gąsiorowska, 2 nominacje do Orłów, szanowna pani. Gratulacje, gratulacje. 8 miesiąc ciąży, tak jest. Też gratulacje. I, aktorka, ale silnie związana z modą. Właśnie, również posiadająca, tak, budująca swoją markę, projektantka mody i także stylista włosów. Boże, Robercie, kim ty nie byłeś? Ja jestem projektantem mody. I projektant mody, tak. Ostatnimi czasy, Robert, kupisz. Zacznijmy tutaj od filmu, bo to jest dla nas inspiracją. Ten pomysł jakby narodził się dość przypadkowo, czy to z góry wiedziałaś, o co chodzi? To była realizacja do szkoły na pierwszym roku studiów u pana doktora Łukasza Skąpskiego, którego pozdrawiam serdecznie. No postanowiłaś ubierać się. To był taki eksperyment. No, chciałam sprawdzić, czy nastawienie mojego otoczenia, ludzi, którzy są mi bliscy, zmieni się w stosunku do mnie, kiedy będę się ubierała tak, jak oni tego chcą. Ale to już pewnie miałaś tezę, że się zmieni. No, czy przystępować do realizacji filmu w ciemno? No to był totalny eksperyment, no ale podejrzewałam, że coś się zmieni. Miałam nadzieję. No. Chciałam zobaczyć, jaka jest moc tego wyglądu, tego ubioru. No i okazało się, że jest wielka. I co cię zaskoczyło najbardziej, Gosiu? Co mnie zaskoczyło najbardziej? Szczerze mówiąc, to, że tylu ludzi obejrzało ten film. No już tam jest strasznie dużo wejść, prawda? No teraz już jest 50 tysięcy. A podobno nie szata zdobi człowieka, Roma, ale popatrz, w tym kontekście to zdaje, że to powiedzenie nie ma sensu. Ja się z tym nie zgadzam. Ja bardzo dużą wagę do tego przywiązuję, jak wyglądam i uważam, że wiele można tym osiągnąć, w zależności od właśnie sytuacji, tak jak mówisz, i można się komuś albo spodobać, albo można prowokować, można zaistnieć albo można być skrytykowanym. Można być niewidzialnym. Można być niewidzialnym, szczególnie właśnie osoby publiczne badają ten temat. Kiedy są na wielkiej gali, to chcą błyszczeć, a kiedy są w tłumie, to chcą być niezauważalnym, więc jakby... Czyli jednak szata zdobi człowieka, podkreśla nasze cechy albo... Oczywiście, uważam, że jak najbardziej. Ja jestem również aktorką, więc jakby bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, jak wyglądam, kiedy gram jakąś postać. Tak, czyli kostiumy. Zresztą o tobie krążą takie plotki, że ty najpierw budujesz sobie tło, a potem tak dopiero jest. Budujesz rolę. Dokładnie tak jest. Zaczynam właśnie od kostiumu, który mi bardzo dużo zmienia jakby i pomaga złapać jakieś cechy charakterystyczne postaci. No a ponieważ właśnie sama zajmuję się modą, no to ogromną wagę do tego przywiązuję też w życiu. I
no, i zaraz tak o twojej marce jeszcze porozmawiamy. Robercie, nas tutaj interesuje pewna rzecz. Ty wstań jeszcze, proszę. Bardzo cię proszę. Proszę cię, proszę. Udrapowane tutaj po prostu. Taki, nawet mówi się o twojej marce, że jest taka miejska, niechlujna. I my pamiętamy, jak tam kilka razy ubrałeś Magdę Mielcarz, która została potwornie skrytykowana, że jak ona w takich szmatach mogła przyjść na jakieś też gale. Potem wszystkie kobiety przychodzą do mojego butiku na Mokotowską i chcą kupować dokładnie te rzeczy, w których była Magda Mielcarz. No to też jest tak, ale siła wydaje mediów. Mi się, że tak, siła mediów, że to jest zdecydowanie nas. Tak. Jesteśmy troszeczkę takim narodem mało tolerancyjnym. I to jest największy problem, ale to zaczynamy już w domu. Rodzice niestety przekazują tą nietolerancję dzieciom w domu. Potem dzieci nietolerancyjne, nastawione nietolerancyjnie idą do szkoły i nietolerancyjnie oceniają swoich rówieśników. Czyli jak mama powie córce, że wyglądasz w tej bluzce jak kretynka albo coś w tym rodzaju, to później ta dziewczynka idzie do szkoły i mówi swojej koleżance, wyglądasz jak kretynka. I później to jest takie błędne koło. Niestety rodzice powinni troszeczkę uważać, tak samo wychowawcy w szkołach, co przekazują, bo tak naprawdę przekazują nietolerancję i uczą ludzi później oceniania takiego niewłaściwego, nie dają możliwości, żeby ktoś wyglądał inaczej. To wynika też z kultury, z pewnej tradycji w tym kraju. Ja pamiętam szok, jakiego doznałem pierwszy raz, będąc w Londynie. No właśnie. Bo naraz jesteś w mieście, gdzie ludzie wyglądają po prostu tak od czapy. A ja tam się nareszcie czułam dobrze, jak u siebie. Warszawa nie jest Londynem i pewnie nigdy nie będzie. Może ale jednak będzie. To właśnie, właśnie to jest towarzystwo, które to chce ale zmienić. Jak najbardziej. Myślę, że tak samo Robert, jak ja mam podobne do tego podejście i tak samo uważam, że wszelkiego typu w ogóle szczególnie... Dziwactwa nawet są dziwactwa fajne. Są jak najfajniejsze, ale przede wszystkim bycie oryginalnym i odstawanie, a nie oryginalna trendu. Nazwa szanownej pani marki. Stara bardzo. Właśnie, stara bardzo. I jak to teraz pogodzić? No jak to pogodzić? To jest na pewno to jest prowokacja, ale no, też ideologia dla mnie. To jest też taka walka właśnie z tym wizerunkiem, który jest powszechnie kreowany właśnie w mediach. I z byciem niewolnikiem mody? Z byciem niewolnikiem mody na pewno, z byciem niewolnikiem tego, że nie możemy się starzeć publicznie, że przecież jest jakiś już, nie wiem, no, to osiąga jakiś apogeum w momencie, kiedy dziewczyny 16-letnie robią sobie operacje piersi, czy już wstrzykują sobie botox. Dobrze, że ty z tego świata i się buntujesz przeciwko temu. Jestem w ten sposób traktowana jako odszczepienie z tego świata, ale jednak nie przeszkadza mi to, bo gdzieś tam właśnie... Sobą. Jestem sobą. Precz z szarą jesionką i z takim kaszkiecikiem. Tak. Jeżeli w domu się przekazuje, że dzieci są niefajne, źle wyglądają i tak dalej, to później się poprawiają przez całe życie. Robią sobie większe usta, większe piersi i tak dalej, i tak dalej. Później też jest to przekazane dalej, że mąż na przykład nie akceptuje żony później i tak dalej. I to naprawdę ludzie się wypełniają tymi kompleksami i tak są nieszczęśliwi i to jest takie smutne trochę. Ja uważam, że ten film jest genialny, słuchajcie. I to widzisz na przykład, Małgosiu? Że Małgosia to zrobiła w ten sposób, że jej bliscy jak gdyby o tym mówią. Ja uważam, że tak rozmawialiśmy z Małgosią, że to środowisko jest strasznie fajne, bo my jesteśmy wszyscy tacy jak oni właśnie. Wszyscy przekazujemy sobie tą pałeczkę właśnie tej krytyki i tak dalej, bo podejrzewam, że babci Małgosi też mu krytykowała babcie. Tak, ty chcesz tak w tym dalej, pójść do kościoła? Tak nie, zapomnij, że w tym pójdziesz. Czyli Małgosiu, zachęcamy do głosowania, Małgosiu, bo ty jesteś nominowana. Teraz jest pytanie, czy dostaniesz nagrodę. No właśnie, bardzo bym chciała wszystkich zachęcić do głosowania. Głosować można na stronie Stop Klatki. Tam jest taka zakładka, internetowe nagrody filmowe, tam jest wszystko napisane. Albo SMS-em, albo na stronie. Dobra. My bardzo dziękujemy powodzenia wam. Powodzenia w najbliższym czasie. Cudownego rozwiązania, tak, bez żadnych... Będzie tolerancyjne dziecko. No to na pewno. Znasz płeć? Chłopak. Chłopak. Jak będzie miał na imię? Klemens. Klemens. No to chcemy zobaczyć, zapraszamy cię już do nas z Klemensem. Oczywiście. W jego jakiejś nowej, fajnej stylizacji. Drodzy państwo, ręka do góry, kto widział kosmiczny film Gwiezdne Wojny? Wszyscy widzieli. Ja widziałam, tak? Małgosia? Nie widziała. Nie, no to będzie w nowej odsłonie 3D. Wszystko przed tobą i my